Jak z tym piwem stoimy? No nie najlepiej. Powiem szczerze, że tak kurde. Tak średnio bym powiedział. Ale nie, no trzeba coś tu wybudować więcej. Okej. Kurde, tutaj postawimy. No, tam nie mogę. Ale tutaj postawimy. Okej, a to oznacza, że mogę kolejne dwie piekarnie postawić, co nie? Tylko nie mam na to pieniędzy. To fajnie. Wy macie dojścia. Dobra. Dajcie mi pieniądze, bo mamy problemy. Oddaj drewno. Ha, dostałem drewno już. To fajnie. W dobrym momencie mi to mówicie. Coś tu z tego jest. Banany bym musiał zacząć produkować. Kampania długo nie zajmie, ale czekam na tych, na Kamila i... Na Kamila dzisiaj czekamy. Że raz czekamy na jednego, raz na drugiego. Już norma, nie? Jak przyjdą, jak będą już, to wtedy zaczniemy od razu multi dalej. Ładnie, nie? Dobra, podejmij jedną grupę uchodźców z... To niech kurde płyną tu. Kurde, podejmować uchodźców. Co się tam już duelujecie? New Expedition. Admiral. Więc wyślę tam... Misja ratunkowa. Medycyna. Fregatę w takim razie wyślę. Kurde, trochę jest problem tutaj. Tam babeczka idealnie pasuje. Okej, drewno się nie przyda. Potrzebuję coś do dyplomacji. Medycyna, czyli ubrania mogą być. Co do dyplomacji może być? Racje żywnościowe na pewno się przydadzą. Nie, bo ziemniaki dają rację żywnościową i medycynę, tak? Zapamiętać. Ziemniaki. Potrzebuję coś do dyplomacji. Co może być do dyplomacji? Piwo. No piwo... A, sznapsik? Medycyna. Piwo jest dobre do dyplomacji. Szyba do polowania. Kurde, tylko do dyplomacji nadaje się piwo? Jedno piwo. Dobra. Płyń z jednym piwem. Trudno. Nie stać mnie. Dobra, a dostarczy jedną grupę do mnie mam dostarczyć uchodźców? No okej. Dobra, w takim razie teraz banany. Pójdziemy. Okej. Bananarnia potrzebna mi jest gdzieś tutaj. Czego ta wyspa jest taka koślawa? Jak to budować na dole? Ej, nie mogę tam budować na dole. Ale mnie oszukali.
Ale mnie normalnie wyrolowali tutaj. Dobra. Tutaj jedne banany w tą stronę. Wyrzucajmy całe to akurat. Dobrze. Teraz tak, 30, 30 i 30, czyli po dwa wszystkiego. Piwo tam nie wkurza już, serio. Z tą z łodownią tutaj znowu zainwestować. They are mostly just civilians, hoping for somewhere they can feel safe. Dobra. Messenger boy has brought us a letter. Okej. Potomku Samuela, nie masz pojęcia, z kim zadzierasz. Odejdź stąd, jeżeli cenisz swe życie, inaczej wszystko pochłonią płomienie. No to fajnie. Już nam grożono. Muszę postawić tutaj drugi magazyn, będzie lipa. Słodownia w takim razie, tak? Albo i nie. Będę potrzebować jeszcze serio dwóch... zbożem. Ej, ale tego zboża idzie, słuchajcie, ja teraz jak będę grać na multi, trzeba pamiętać, żeby wybrać naprawdę dużą wyspę, no bo tego zboża idzie masa po prostu. Co chcesz? I hereby sentence you to not very hard. Eskortowanie. Nie dam rady go eskortować niestety. Tutaj. Show me how strong your values are. Dostarczenie towarów. Okej. Okay. To mi pasuje. Ja mam mu dać swoje towary? Głupi jesteś, ziomek? Dobrze, że mnie na to stać w sumie. Więc trudno. Ale jakbym grał w multi, to bym po prostu zrezygnował już od razu z tego questa. Aż to. Jak chcesz, 21 ton desek. Dobra, bierzemy po 30. Nie wiem, jak rozdzielić, żeby było jeden. Płyniemy tam. Okej. Okay. Jak to wygląda sprawa? Czy ja mam tych uchodźców? Nie mam. Dobrze. Okej. Okay. W taki sposób. To są jornelosci? Jornaleros znaczy się. Nie będzie. A 3000 mamy. Można inwestować, nie? Przepraszam was bardzo. I resztę tych w końcu zróbmy. Okay. Dobra, dwa te poszły. Piekarni ruszmy. Okej. Okay. Kurczę, troszkę mnie tu już brakuje ludzi. Do pracy.
Trochę ciekawie zapowiada, nie? Budowanie tutaj. Okej, w ten sposób. No, coś tam wciśniemy później, nie? Na przykład straż pożarną, tutaj byśmy mogli wcisnąć. Nielegalne oprogramowanie nas zafollowowało na Twitchu, więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie, witam załodze, oczywiście. I cześć player, oczywiście, również. Awans nie jest możliwy. 12 tysięcy, dobra. Cały czas pastwię nad tym, pamiętam. Tutaj tego to ja szybko nie zrobię. Ekspedycje? Nie. Gdzie są zadania tutaj? 300 aż potrzebuję. Troszkę na pewno to zajmie. Aha, bo banany się jeszcze nie produkują. Ja tego nie skończyłem tutaj. Czymś innym się zająłem. Pamiętam. Chyba kasy wtedy nie było. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Dobra, to w takim razie mamy. Teraz, czy mam tu trzcinę? Zabrakło mi słowa. 75% tylko. Troszkę szkoda. Już krążą jacyś piraci. Jeszcze jeden ten by mi się przydał, no. Serio. Chyba, że zrobimy inaczej. Zwiększymy produkcję tego na maksa. W takim razie produkcja jednego tego trwa 10 sekund. A tutaj czas przetwarzania natomiast trwa 15 sekund, czyli o 5 sekund zmniejszyliśmy. To niewiele, ale to zrobi różnicę mi na produkcji już tych całych kłód. No to dobrze, ponieważ będziemy mogli inwestować w trzcinę. Tylko, że w trzcinę, żeby inwestować, to muszę się gdzieś z nią przemieścić. I chyba najlepiej będzie w tym miejscu. Okej, do tego będzie potrzeba też dużo, dużo drewna. Co tu się kuźwa teraz? These fires cannot be due to the warm climate. Czy dobry moment wybrali, nie? Będzie drugi. 16 drewna, ja nie wybuduję ani jednego tego. To na razie sobie zostawmy. Cześć kapitan. Cześć, cześć. Nie, 7 osób. Może jeszcze Anno jest coś tam na topie? Chociaż coś czuję, że dzisiaj będzie naprawdę słabo. Ostatnio pobiliśmy rekord na Anno, 22 osoby. Teraz już troszkę większe problemy będą. Jak tam z tymi konserwami, no? Co tu się dzieje? Dlaczego wy tak wolno pracujecie ze wszystkim? Przecież jedna fabryka z tymi konserwami spokojnie mi utrzymywała miasto na multi, a tutaj sobie nie radzą. Serio. Słabo. Friend albo friend? Friend chyba, tak? O której kolejne odcinki z Multika? Dzisiaj odcinków już nie będzie, ale będziemy na tym, na streamie grali. I prawdopodobnie skończymy już. A odcinki z Multi codziennie daję. Okej. Okay. Są jakieś pieniądze. Z
staram się codziennie po dwa, ale teraz z kampanią razem wyszło, więc był tylko jeden odcinek dzisiaj. Multi. Widzę tu jakiegoś questa w tym miejscu. Help us out, will you, boss? Far be it from us to make the foreman work. Małego rewolucjonistę mam znaleźć. Gdzie może być mały rewolucjonista? Czekajcie, gdzieś niby tu w szkole, tak? Tu w szkole mały rewolucjonista? Może z tej strony? Tu coś siedzi. O, jest tutaj. Dobra, dostaliśmy za to planistkę kopalni. Wszystkie kopalnie i kamieniołomy minus 100%. Sojusz, dobrze. Wyluzuj, kobieto. Ja tu dostałem ciekawą rzecz. Rzemiosło 40... Nie, to potrzeba siły roboczej minus 100% i koszt utrzymania minus 100%. Na wszystkie kopalnie i kamieniołomy. Może dlatego, że to możemy postawić górę do jednej tej kopalni. Ale to postawię w takim razie tutaj. O, straż pożarną trzeba było przenieść. Postawić tutaj, tylko muszę najpierw to zburzyć. Okej, idealnie. Proszę cię bardzo. Pięknie, nie? Dobra, ugoś pożary na... Co? No, został ugaszony. No mówię, codziennie są, ale dzisiaj będziemy na streamie kończyć i będziemy zaczynać następną rozgrywkę, czy tam sesję z Multika. Także będę starał się po dwa, może nawet trzy odcinki dziennie wrzucać czasami. Zobaczymy, jak z tym będzie. Chciałbym tam przyspieszyć w sumie właśnie z tym. Trzy odcinki chyba za dużo, co? Wrzucać dziennie. No ale chcę tam to w sumie szybko wrzucić, a później będziemy... Ale tu się zrobiło. A później będziemy grali właśnie tą następną sesję, nie? Która godzina w sumie? Jeszcze godzinkę mamy do Multika. Spocznij dochodzenie. Pakt o nieagresję. Ale ja nie mam tyle hajsu. To się pierdziel. Też ci mogę tak zaproponować. Jakie to jest normalnie niesprawiedliwe. Co i tyle? Okej. Dobra. Czuję tutaj więcej mieszkańców. Poncho teraz. Okej. Poncho. Poncho też zrobił tutaj. To dobry pomysł. Z tym, że na jednym magazynie może być problem. No ale jeden mogę postawić, nie? Czekajcie, zaraz będzie też na drugi ten most. Zrobić fotografię? Ale czego? Port Izabeli. Okej. Fajne zadanie. Multik to może być i teraz nawet, ale na nowym save'ie. Czy nie, no musimy przejść tego do końca. Chcę go dokończyć. Jest dobrze na trzy odcinki, ale szkoda, że tak odolasz tę grę. Bo przy tych inżynierach... You make it look easy. No troszkę jest z tym czatem zawsze, że się jednak czyta trochę ten czat. Czasami nie zwraca uwagi na grę. Ale trochę tam utknąłem przez tą wojnę, wiesz? I z tym był problem duży. Trzy alpaki. Ale jeszcze nie ma. Jeszcze nie mam żadnych alpak. Luzujcie. Co wam, mam po prostu im dostarczyć te alpaki? 2, 3, 4, okej. Za bardzo nie było tak w sumie, że olaliśmy tylko.
Tak po prostu wyszło z tym całą wojną i wszystkim. Gdybym postawił tu na środku taki magazyn. Okej. W ten sposób. Tu się nie wcisnę. Wielki czer, siemanko. Ile kosztuje Anno? Cały czas 250 chyba, z tego co pamiętam. Sprawdzić sobie gierkę Doodle Gods. Czy jakoś tak, gdybyś nie miał w co pograć, kosztuje 10. Wiesz, Stan, chodzi o to, że my w sumie to jest taka nasza pierwsza pełna rozgrywka, bo graliśmy w te open bety i tak dalej. Teraz no, też sporo wiem, jak inaczej mam zamiar porobić te rzeczy, więc ta następna rozgrywka będzie się już trochę różnić. Ale porady ja zawsze czytam, także nawet w następnej rozgrywce mogę to wykorzystać, jak mi napiszesz. Przy twierdzy siedzisz, no drogie, Anno, drogie, nie patrzeć. Ładnie sobie za to liczą, nie? Okej, jedno zrobione. Najpierw tutaj. No nie, tutaj jeszcze było do zrobienia. Lubię mieć tak dobrze wypełnione to wszystko. Okay. Dobra, tam już nic nie wybuduję tutaj, nie? Okej. Okay. W razie w ten sposób. To ładnie. We have the devil to pay. Co się dzieje? Ci zaraz będą chcieli wojnę ze mną. Widzę. Czemu mi morale tak spadły? Dobrze, że padła, bo mi kurde morale spadły, nie wiem czemu w ogóle. Aż tak bardzo. No niby tak, ale ostatnio piraci mnie nie zaatakowali. Nie, nie rodzi. Jeszcze miesiąc. No już jesteśmy troszkę dalej. Wiem, zaniedbuję nowy świat. W tej gierce to już tam za dużo nie zrobimy. Ja tam troszkę dalej będę się rozbudowywać. Monument budujemy. Ale już mam tak małą wyspę, że się tam praktycznie nie mieszczę.
my publishing house? I mean, I am so grateful to work in your publishing house. Yara. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Dobra, nieważne. Room. Chciałbym produkować. Jednak się muszę tu przesunąć troszkę. Czy ja dobrze w ogóle to postawiłem? 30 sekund, 30 sekund, okej. Ale oprócz tego... Jak jest produkcją drewna? No... No słabo. Czemu... Co tu się odwaliło? Nie mam pojęcia, co tu się odwaliło. Dlaczego ten tartak był zniszczony? Co? Jak budować drogi nad torami kolejowymi? Ale to tory stawiasz na drogach. Jeśli o to chodzi. Ale te tory kolejowe to trzeba kombinować trochę tam, żeby się wcisnąć. Z tym wszystkim. With your patrols, we can catch the arsonists. Co? O kurde, coś piromani mi tutaj łażą. Zdążyli podpalić nawet. Chyba kolejna grupa uchodźców. Ciekawe, to już statek tu jest. Jakiś. Ale chyba przepłyniemy tutaj. Dobra, alpaki. Mam gdzieś znaleźć alpaki, tylko... Czy one tu będą? Czy w mieście gdzieś? W mieście jednak. Okej. Okay. Proszę was bardzo. Okej. No to drewno, dobra, będę musiał chyba postawić jeszcze jedno do drewna. Tutaj niech będzie. Powiedzcie, czy sięgniecie do tego magazynu. Sięgniecie. No bardzo dobrze. Dobra. Na stary świat zajrzyjmy. Tutaj nic nie robiliśmy. A jak wygląda to w ogóle żarcie i to wszystko? Tak, tak, bierz ich. Ubrania spadają, okej. Okay. Z tą papryką to cały czas jest problem, widzę. To ulepszymy. Musimy ruszyć z ubraniami bardziej. Trzy, okej. Okay. Ale ten... No to ja wiem, że tam gdzieniegdzie brakowało tego prądu jednak. Później na szybko to poprawiałem. Ale na czas przecież patrzę, a z browarem tak wyszło, bo ja miałem tam później zwiększone produkcje. I to nierówno pasowało. Dlatego dodatkowo budowałem, jak mi się zbierało materiału za dużo. No to wszystko mówiłem na bieżąco. A tu też rozbuduję magazyn, bo to się już robi lipa. Powinno być dobrze wszystko. Jak nie możesz na drogach? One mogłyby się przecinać tylko przez drogę. Chyba. To dziwne. Powinno to normalnie działać. 15 tysięcy. Już zapomniałem o tym dawno.
No, ale tam to wiadomo, błędy będą i tak. Na multi to się często zdarza. Perfekcyjnie miasta to się rzadko kiedy zdarza, żeby wybudować, ale to wprawę się wbiera po prostu do tego, nie? Teraz ja bardzo dużo bym tam zmienił, ale naprawdę tam teraz jest bardzo dużo miejsca. Nie chcę tego wszystkiego już przekopywać po prostu. Produkcję świń chciałem w ogóle to mydło przełożyć na całkiem inną wyspę, bo też tam jest nawalone później. Później właśnie, jak już mam tego wszystkiego więcej, to jak coś się zbiera, to dobudowuję te budynki i później znowu spada i to tak balansuje bardziej przy tym, nie? Jak to wygląda, bo trochę później jest ciężko obliczyć, jak już się świnie na przykład dostarcza z innej wyspy. To już trochę inaczej to działa, nie? Ale słabo z hajsem stoi. Czyby znowu ten browar? I feel unfulfilled. Aha, bo ja chyba postawiłem słodownię. Nie postawiłem słodowni. Za to pszenica mi rośnie. Tutaj. Wszystko jest produkowane na jednej tej, to całkiem spoko to wychodzi. No zaraz to rozbuduję, jak będę miał kasę. I teraz dwa browary powinny stać jeszcze. No tu muszę je postawić w takim razie. Okej, coś takiego, nie? No kurde, ale ja tam miałem tak ciasno, a teraz już pod koniec to jest masakra po prostu. Wyrzuciłem wszystkie fabryki, żelaza, wszystko na drugą wyspę, na Prypeć. Ale i tak jest ciasno cały czas. Zoo tam rozbudowałem w tym miejscu. Większa produkcja okien i belek stalowych. No to w sumie racja, z tym warto jest zainwestować od razu, nie? Bo to później się czeka na to. Tak samo teraz przy produkcji tego, przy budowie tego monumentu. Też zastanawiałem się, czy to jeszcze nie wybudować. A tak stwierdzam, że kurde, to wszystko od nowa. Teraz mi się wszystko pójdzie ten. Ale chyba spróbuję jeszcze zwiększyć produkcję tego wszystkiego. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie potrzebne tego monumentu, bo już nie pamiętam. Tak, no ja dlatego mam tutaj tak zrobione właśnie. Na tej wyspie. Dokładnie. Dwie słodownie na 4 te są. I na 4 browary. Nie? Tak samo jest z tym. Dwa wiatraki. Czekajcie, czy ja coś źle policzyłem? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? To się chyba źle policzyłem. Chyba jedno za dużo do zboża zrobiłem wtedy. Mówi się trudno. Jak się nazbiera tego zboża, to wtedy coś się z nim wykombinuje. Cynk. Potrzebuję inżynierów do cynku. Tutaj rum i to w końcu, nie? Zrobimy sobie tu na prasę. I tu drzewko. Okej. No to tak właśnie też mam. Tak samo. Bo to działa i z jednym i z drugim podobnie. Mam cztery piekarnie i dwa wiatraki. Miało być na 4T, tylko wybudowałem trochę za dużo, nie? Bo tu mam 4T, 4T i jedno jakoś dodatkowo. Ale już trudno, niech tak stoi, niech pracują w ten sposób. Dobra, grupa uchodźców. Muszę was w końcu dostarczyć już do mnie. To miejsce. Mogę też ich dostarczyć tutaj. Ale nie. Mu nie będę dostarczać. Dobra, trzcina cukrowa w końcu zaczęła coś pracować, więc możemy produkować rum. To ciekawe. A, nie, ja rum produkuję przecież. Dokładnie. Kurde. Kurde. Niedobrze. Nie wiem, czy ten statek to wytrzyma. Nie, wytrzyma i nawet byśmy go mogli zatopić jeszcze.
lepiej wypadnie. Więc... przydałoby się tutaj do naprawy w takim razie postawić. Idziesz na R6. Jak na razie kampania. No za... o 20 zaczynamy multika, także troszkę jeszcze to potrwa. No, ale w Czarnobylu miałem naprawdę problemy więcej wcisnąć już tej pszenicy. Tam nie było szans. Tam już wszystko jest tak powciskane, dlatego tam te świnie chciałem już wyrzucić, a zacząć produkować więcej zboża. Paradoksu? Miałem dzisiaj napisać ten... o tym paradoksie, czy tego Imperatora warto by było zagrać. No ty tam bardziej się znasz na tych gierkach. Co w tym Imperatorze jest takiego fajnego? Bo wyszedł, nie? Już. Okej. To jest zrobione w takim razie. Jak to wygląda sprawa? Potrzeby macie? Macie. Mógłbym ich zacząć ulepszać w takim razie, nie? Dwie fregaty na Nowym Świecie. Kurczę, serio? W takim razie trzeba zacząć produkować. Czyli ja straciłem ten statek na ekspedycji. Kurde. Serio? Ale tam już nie było szans. Nie wiem, czemu w ogóle spadło im aż tak to morale. Ja bym ich zawrócił wcześniej. Buduj szpital. No to może być ciekawe w takim razie. Myślę, żeby postawić szpital. Znowu podpalacze? Kurde, tak się zastanawiam, czy może nie lepiej więcej tej straży pożarnej tutaj postawić. Bo to tak, takie grube akcje się dzieją z podpalaczami. Jest jeszcze jedną. Nie jest dużo pod budynku tak naprawdę podpalony, nie? No, masakra jest tą ceną, Anno. Ale ja jednak się pokusiłem jednak wydać. Ale wiesz co, jak masz 100 punktów na Uplayu, to możesz sobie zrobić zniżkę 20%. No, zamierzałem usuwać te świnie, ale nie chciało mi się w sumie już grzebać w tym aż tak. Już byłem myślami przy następnej giercie. Dzisiaj chcę zrobić tylko ten monument i tam będziemy chyba kończyć tą gierkę. Co? Zapomniałeś, że jest godny inwestycji? Nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra, jak wygląda sprawa tego Tortilla teraz jeszcze? Jeszcze Tortilla w takim razie. Chociaż tu będzie trochę roboty. Okej. Okay. W takim razie... mamy tak... Troszkę teraz problem jest. Okej. Bo tutaj zapomniałem, że tu jest drewno zrobione. A to nie szkodzi, jakoś się wciśniemy. W ten sposób. Jeszcze jedno. No dobra, trochę tutaj najwyżej przeszkodzimy w tej... produkcji drewna. Niech tak będzie w takim razie. Okej, to się produkuje co minutę. Tutaj też co minutę. Mówicie. Mały magazyn. A niech stoi tutaj.
Tylko czekajcie, bo jeszcze oprócz tego miały być te budynki. Które to robi po minucie, czyli po dwa wystarczy jeden budynek, nie? Okej. 4500. Nice. Krucho z kasem. Zobaczmy tutaj, bo coś czuję, że tutaj czegoś brakuje im. Piwo jest, rewia. Fajnie by było to zrobić, bo monety nam wskoczą. No nie, kurde, wszystko w porządku. Ubrania są w porządku, chociaż tak ledwo w sumie. Kiełbasa ledwo się trzyma. Chyba skoczymy te konserwy. Dobra. No nie stać mnie. Na nic mnie nie stać w takim razie. Przedam ten statek jeden w takim razie. Teraz zobaczmy jakiegoś kłeścika. Co ty chcesz, żebym ci zrobił? Nie, no nie będę niszczyć. Tu questa raczej nie dostaniemy. Tutaj. Dostarczenie towaru, no dobra, czyli będę musiał znowu coś jej dać. Konserwy, dlaczego akurat konserwy? No nie wierzę. Już możesz się walić z tym zadaniem. Nie dostarczę ci tego. Właśnie, zapominam o tym przyspieszeniu czasu. Zawsze zapominam, że to nie jest multi, nie? Nie, no nie robię giveaway'a z tego, z Imperatora, ale zastanawiam się nad tą grą, czy w ogóle nie ją zagrać, nie? Self-defense is a human right. Miałem się przyjrzeć tutaj też tej produkcji. No to się produkuje po 2 minuty, to też 2 minuty. A, czyli faktycznie to na 2. To minuta 30, trochę inaczej to działa. Okej.